Maszynowe nakładanie gładzi szpachlowej Cekol C45 Finish. Finiszowe wygładzanie powierzchni ścian i sufitu. Po zagruntowaniu powierzchni głęboko penetrującą emulsją Cekol DL80 przystępujemy do przygotowania białej gładzi szpachlowej Cekol C45 Finish. Wlewamy do wiadra około 8 litrów wody, następnie wsypujemy zawartość opakowania i rozpoczynamy mieszanie. Po uzyskaniu jednorodnej masy wlewamy ją do zbiornika i przystępujemy do pracy z agregatem. Następnie uzbrajamy agregat, włączamy, odpowietrzamy, zakładamy pistolet natryskowy i ustawiamy właściwy kierunek dyszy, a następnie nanosimy gładź na ścianę. Gładź szpachlowa Cekol C45 Finish daje możliwość zastosowania jej w cienkiej warstwie. Łatwo się szlifuje i pozostawia idealnie gładką, białą i łatwą do pomalowania powierzchnię. Masa jest bardzo łatwa w obróbce oraz profilowaniu. Daje możliwość uzyskania powłok o charakterze dekoracyjnym. Gładź szpachlowa Cekol C45 Finish ma bardzo dobre parametry robocze i pozwala na długi czas pracy, nie tracąc swoich właściwości. Przygotowaną masę można przechowywać do 2 tygodni w szczelnie zamkniętym pojemniku. Po naniesieniu gładzi wyrównujemy powierzchnię za pomocą szpachli fasadowej. Biała gładź szpachlowa jest doskonałym materiałem do wygładzenia ścian i sufitów wewnątrz budynków przed malowaniem, tapetowaniem. Gładź szpachlowa Cekol C45 umożliwia wykonanie idealnie białych i gładkich płaszczyzn. Cekol. Profesjonalna chemia budowlana. Polecają fachowcy.